Monika Słowikowa-Banasiak, 57 lat. Przekonuje, że przyjaźniła się ze zmarłym tragicznie synem miliarderów. Ponoć Piotr Woźniak Starak, 39 lat. Planował nawet nakręcić film inspirowany jej życiem. Ile w tym prawdy? Monika Banasiak była żoną słynnego gangstera Słowika. Sama też nie była święta i swojej odsiedziała w więzieniu. Po wyjściu na wolność kobieta postanowiła całkowicie zmienić swoje życie. Dziś zarabia na pisaniu książek i wywoływaniu wokół siebie kolejnych skandali. Jakiś czas temu mogliśmy przeczytać w jednym z tabloidów, że Banasiak była w przyjacielskich relacjach z Piotrem Woźniakiem Starakiem. To była wielka tajemnica. Nikt o tym nie wiedział. Była żona gangstera Słowika, Monika Banasiak mówi, że była w bliskich, przyjacielskich relacjach z Piotrem Woźniakiem Starakiem. Zmarły tragicznie producent zamierzał nakręcić film inspirowany jej życiem, donosił Super Express. Sama Słowikowa w wywiadzie dla Ewy Wąsikowskiej potwierdziła te rewelacje. To miał być thriller inspirowany moim życiem. Miałam być na planie i wszystko konsultować. Wiem, że Piotrek zrobiłby wspaniałe kino. Dużo lepsze niż Vega, twierdzi Słowikowa. Banasiak wciąż ma żal do Patryka Wegi, któremu zarzuca, że ten zainspirował się jej książkami o życiu u boku gangstera, ale jej za to nie zapłacił. Niestety, Piotr nie może już zabrać głosu w tej sprawie. Nam jednak trudno uwierzyć w to, że mógłby mieć jakiekolwiek kontakty z Banasiak,